Biblioteka Akustyczna zaprasza do wysłuchania książki Bartłomieja Grzegorza Sali zatytułowanej Legendy Zamków Sudeckich Czyta Stanisław Biczysko. Wstęp Pródnik. Wieża zamku Woka. Królująca nad prudnikiem wieża Woka, zwana też tradycyjnie wieżą pogańską. Stanowi jedyną pozostałość średniowiecznego zamku. Majestatyczna budowla, zwieńczona strzelistym hełmem, jest symbolem i główną atrakcją rozłożonego u stóp gór opawskich miasta. Choć nie sięga, jak pragnęła miejscowa tradycja, przełomu X i XI stulecia, i choć nie wznieśli jej templariusze, godnie zaświadcza o bogatej przeszłości prudnika. Zarys dziejów. Nad rzeką, pierwotnie zwaną Prądnikiem, a później z Czeska Prudnikiem, czeski możnowładca Wok z Rożemberka wybudował w latach 1255-1259 wspaniały gotycki zamek stojący na straży handlowych szlaków. Od początku zdobiła go cylindryczna wieża. Syn Woka Henryk z Rożemberka podniósł osadę pod zamkiem, zwaną Polską Wsią, do rangi miasta na prawie niemieckim, które otrzymało imię nowego miasta polskiego. Choć w języku czeskim pojawia się wymiennie także miano Prudnik. Pod władzą książąt opolskich zamek został przebudowany w XV wieku. W tym czasie wieża Woka... Otrzymała nadbudowę, osiągając swój dojrzały kształt jako stołp, miejsce ostatniego oporu. W 1532 roku na Janie II dobrym wymarła linia piastów opolskich, a nowe miasto polskie dostało się pod bezpośrednią władzę królów czeskich. W 1561 roku warownia stała się własnością miasta i Mimo włączenia w system murów obronnych, zaczęła podupadać. Grodu nie oszczędziły XVII wojny i epidemie. U progu XVIII stulecia nowe miasto polskie stało się ostatecznie nowym miastem po niemiecku Neustadt. Po przejściu pod władzę Prus jedno z pomieszczeń, Podupadającego zamku przekazano w 1742 roku na potrzeby protestantów, którzy rozbudowali jego skrzydło. Los wciąż jednak nie był łaskawy dla pradawnej warowni. W 1806 roku zamek woka spłonął i obrócił się w ruiny. W 1846 roku rozpoczęto rozbiórkę zrujnowanej budowli. Ostatecznie jednak pruskie władze, ujęte podobno bałamutną historią o założeniu zamku przez Templariuszy, postanowiły w owej romantycznej epoce zachować wieżę pogańską. Od tej pory stanowić ona miała jedyny relikt średniowiecznego zamczyska. Otoczona legendami wieża Woka, cieszyć się zaczęła zainteresowaniem historyków, krajoznawców i regionalistów. Klęska Niemiec w 1945 roku i nastanie polskiej władzy nad północnym skrawkiem gór opawskich przyniosły przemianę nowego miasta w prądnik, a od 1946 roku w Prudnik, będący nazwą dobrze utrwaloną w Gwarze Śląskiej. W 2009 roku Wieża Pogańska doczekała się gruntownego remontu i otrzymała gotowy dach. Rok później przekazano ją w użytkowanie Muzeum Ziemi Prudnickiej. Pełni dziś funkcję sztandarowej atrakcji miasta cenionego zabytku i punktu widokowego. Legenda o zemście Eliasza. Potężny był zakon dzielnych rycerzy Chrystusa, templariuszami zwanych, który miasto zwane prudnikiem u stóp gór opawskich założył na Bożą chwałę i pożytek ludzi. Rozkwitał gród uwzacny, a dobrych rycerzy w habitach każdy wychwalał. Wszelako chciwość francuskiego króla straszliwe terminy na zakon zesłała. Oto bracia pobożni i waleczni, którzy wiele swej krwi w walce z saracenami przelali, o herezję i występki gorszące kłamliwie oskarżeni zostali. Nikt nie ujął się za zakonem rycerzy mężnych, którzy męczennikami z woli władców tego świata się stali. Kiedy ze Śląskiej Ziemi zniknęli, w górach opawskich rządy swoje pewien książę ustanowił. Osadził on na Prudnickim zamku w roli burgrabiego swego obiesława von-chrzana, który jako tyran i ciemięzca zasłynął. Ciężkie były rządy jego, albowiem daniny nieprawe nakładał, ziemię miastu przez templariuszy nadane przemocą odbierał, a opór wszelki bezlitości tłumił. Wystąpili mieszczanie przeciw rządcy niegodziwemu pod wodzą sprawiedliwego Daniela, lecz obiesław obrońców prawa jako buntowników pojmał, zaś sam Daniel do opola powieziony przezeń został, gdzie głowę położył. Pokażni małżonka wdowa po Danielu, prudnik opuściła z synem małym Eliaszem na ręku, z rozpaczą w sercu ziemię rodzinną żegnając. Osiadła w ulmie, gdzie potomka na kołodzieja wyuczyć poleciła. Przez lata o losach Daniela i stronach ojczystych smętne snując mu opowieści, aby rodu swego nie zapomniał. Eliasz wyrósł na młodzieńca roztropnego i kołodzieja wprawnego, lecz boleść serce jego trawiła. Zrazu żałował ojca dobrego i ziemi rodzinnej. Którą z opowiadań znał jeno. Później świadkiem był zarazy, która ulm nawiedziła i matkę jego zabrała. A kiedy tylko ojcowska czapka na tym świecie mu się ostała, postanowił do prudnika powrócić, choćby nawet burgrabia zamkowy na śmierć miał go wydać. Nacisnął przeto na głowę czapkę danielową, która jedyną pamiątką mu była. I ku zielonym wierchom gór opawskich wyruszył. Nie wiedział wszakże, że w nakrycie głowy powietrze morowe się wdało i wraz z nim pielgrzymkę ową odbywało. Kiedy stanął Eliasz w Prudniku, zaraz na zamek się udał, gdzie podstarzały Obiesław wciąż rządy swe srogie sprawował. O posadę kołodzieja poprosił przybysz i pracę rychło w warowni rozpoczął. Jednakże pewien sługa zamkowy, stare, dobrze pamiętający czasy, czapkę Danielową rozpoznał, a utwierdziwszy się w swoich podejrzeniach, o wszystkim panu swemu doniósł. Nakazał przeto Obiesław, aby latorośl skazańca uwięzić i dla większej sromoty jedyną pamiątkę po ojcu mu odebrać. Tak też się stało. Eliasz w lochu ciemnym zaparty został a nakrycie głowy jego w ręce okrutnego trafiło pana. Kilka dni ledwie minęło, kiedy Obiesław von Chrzan życie w męczarniach zakończył za sprawą powietrza morowego, które sam sobie w czapce rozkazał przynieść. Zaraza prędko po Prudnickim rozniosła się z zamku, zabierając sługi zmarłego, z murów zaś warownych na miasto się rozszerzyła. Mieszczanie, wdzięczni byli Bogu za ukaranie okrutnego burgrabiego, i rychło Eliasza z opustoszałego uwolnili zamczyska, kiedy nie stało już nikogo do pilnowania więźniów. Wszelako radość owa z trwogą się zmieszała, kiedy kolejno umierali w cierpieniu. Kto żyw miasto opuszczał i w głąb gór się udawał, aż w końcu umarli jeno w nim się ostali. Eliasz zaś nieświadom zemsty, jaką przez ojcowską wywarł czapkę, pod prudnikiem osiadł, a gdy powietrze morowe żniwo swe zakończyło, powrócił do miasta, by wedle powinności chrześcijańskiej zmarłych pogrzebać. A kiedy pewien był końca zarazy? Posłał po uchodźców, aby do grodu swego bez obaw powrócili. Ci zaś odwagę i poświęcenie kołodzieja w grzebaniu umarłych ujrzawszy, za męża prawego go uznali i na wezwanie jego odpowiedzieli. A gdy, powracając do grodu swego danielowego syna w nim odkryli, radośnie na cześć jego wiłatowali. Dla pewności spalili naznaczony zarazą prudnik, a w jego miejsce nowy gród założyli, który otrzymał imię. Nowego miasta. Tak oto Eliasz nieświadomie pomsty swej na okrutnym Obiesławie dokonał i prudnik od złych uwolniwszy rządów, do powstania nowego miasta się przyczynił. Komentarz do legendy: Legenda o Danielu, Obiesławie i Eliaszu. Zapisana przeszło 200 lat temu, w niezwykle twórczy sposób łączy w sobie wiele wątków oraz tłumaczy historyczną nazwę nowego miasta. Podanie sięga do sprawdzonego motywu mściciela, ale posiada swój oryginalny walor, jako że Eliasz przynosi Obiesławowi zgubę zupełnie nieświadomie. Sam von Chrzan, Pojawia się w różnych wersjach jako burgrabia zamkowy i namiestnik nieznanego bliżej księcia lub jako kasztelan. Warto zwrócić uwagę, że legenda posiada a historyczny charakter. Nie pada w niej imię samego księcia. Tradycja utrzymuje jednak, że w 1373 roku Prudnik nawiedziła epidemia dżumy. Naturalnie już w tym czasie gród nosił nazwę Nowego Miasta Polskiego. Niejako... W formie prologu podanie zawiera w sobie wzmiankę o założeniu prudnika przez templariuszy, które miały mieć miejsce około tysięcznego roku. Sugestia ta jest w dwójnasób nieprawdziwa, skoro zakon ubogich rycerzy Chrystusa i świątyni Salomona powstał dopiero w 1118 roku, a początki zamku i miasta łączą się z latami 1255-1259. Była jednak niezwykle żywa i, jak wspomniano, przyczyniła się do zachowania wieży Woka przez Prusaków. Łąka Prudnicka. Zamek Odrowąż. Zamek w Łące Prudnickiej przedstawia widok ponury, lecz nadal pełen jest majestatycznego wdzięku. Zaniedbany i zdewastowany, Zachował swoją potężną bryłę i ozdobne wieże, jakby na przekór złym czasom przypominając o swoim znaczeniu. A choć bez wątpienia godzien jest lepszego losu, jego rozłożone u stóp gór opawskich warowne mury, pozbawione ludzkiej troski, tym bardziej tchną posępnym czarem i niepokojącym urokiem. Zarys Dziejów. Początki łąki sięgają połowy XIII stulecia, a osada nader często zmieniała właścicieli, dostając się w końcu w ręce książąt niemodlińskich. To oni zapewne wznieśli w XV wieku murowany zamek. Warownia i położona przy niej osada wciąż jednak zmieniały swych panów. Od 1481 roku byli nimi przedstawiciele rodu von Wurben. Którzy wykupili całą kasztelanię prudnicką. Lepsze czasy przyszły wraz z rodziną Trzęsław Metich, która osiadła na zamku w 1592 roku. Metichowie dokonali przebudowy średniowiecznego zamczyska w renesansową rezydencję. Powstały wtedy dwukondygnacyjne zabudowania częściowo podpiwniczone. Całe założenie przybrało czteroskrzydłową formę, skupiając się wokół czworokątnego dziedzińca, a w skrzydle południowym wzniesiono bramę wjazdową. Elewacje pokryły wykwintne z grafita. W pierwszej połowie XVII stulecia, kiedy Joachim von trzentzał Metich przeszedł na katolicyzm, wschodnie skrzydło ozdobiła kaplica. Metichowie byli właścicielami łąki od 1742 roku, zwanej wtedy łąką hrabiowską, z niemiecka Graf liszwajse do 1825 roku. Później panią rezydencji została generałowa von Kolomb, która w 1830 roku sprzedała ją Janowi Karolowi, Johannowi Karlowi Selbnicki-Odrowa z von Holtic. Ta linia zniemczonych od rowążów z Moraw wyburzyła 10 lat później zamkową kaplicę. W latach 1875-1883 Holticowie dokonali gruntownej przebudowy renesansowego zamku, nadając mu neogotycki fason. Wtedy to powstała między innymi charakterystyczna kwadratowa wieża południowo-zachodnia. Wiosną 1945 roku Herman Sedelnicki od z von Holtitz na wieść o zbliżającym się froncie opuścił zamek wraz z całą rodziną. Porzucona rezydencja rychło stała się ofiarą rabunków i dewastacji. Pod polską władzą łąka hrabiowska stała się łąką prudnicką, a w latach 50. XX wieku zamek przekazano stadnienie koni w Prudniku. Początek XXI stulecia przyniósł prywatyzację obiektu, ale nie okazała się ona dlań szczęśliwa. Zapuszczone i mocno zdewastowane zamczysko stało się bowiem obiektem komorniczych licytacji i świadkiem obietnic bez pokrycia. Dziś Zamek Odrowążów przedstawia obraz dewastacji i zaniedbania. Zachował jednak swoje pełne kształty z neogotycką wieżą i okrągłą basztą o stożkowym dachu. Ocalała też część sklepień i pozostałości z grafitowej dekoracji. Legenda o Saulu Race i początkach rodu Odrowążów. Wielka trwoga padła na krainę przez jednego z potomków piasta rządzoną, kiedy olbrzym straszliwy w dobra książęce wkroczył. Nikt sprostać mu nie mógł. Chociaż Piastowicz najtęższych swych rycerzy przeciw nieprzyjacielowi groźnemu posyłał, zgnębiony władca nadzieję już tracił, kiedy stanął przed nim dworzanin jego saul raka. Był to człowiek wzrostu nikczemnego, lecz siły znacznej. Pokłonił się władcy swemu i gotowość wyruszenia przeciw olbrzymowi ogłosił. Westchnął ciężko książę, albowiem żal mu było dworzanina, lecz nie mógł mu przecie wzbronić starań o chwałę. Z ciężkim wszelako żegnał go sercem i wzrokiem niczym straceńca odprowadzał. Raka jednak daleki był od trwogi, albowiem siłą swym ufał. Kiedy przeto ujrzał Olbrzyma, miast podchodzić doń z mieczem w dłoni. Łuk napiął i oko zmrużył, strzała zaś przez saula wypuszczona, twarzy wielkoluda dosięgła, wąsy i wargę mu urywając, po czym w ustach jego się zanurzyła. Nie zdążył jęknąć, olbrzym groźny, kiedy ciało jego z łoskotem na ziemię się osunęło, życia pozbawione. Uradował się wielce książę, kiedy dworzanina swego zdrowego i całego ujrzał. A gdy raka oderwane strzałem celnym wąsy przeciwnika jako dowód triumfu swego okazał, dziękował mu władca długo i uroczyście za wybawienie krainy od trwogi. A jako, że Saul w walce zwycięskiej oderwał wąs, wdzięczny piastowicz nazwisko Odrowąż mu nadał oraz herb ze strzałą i wąsiskiem sumiastym, aby na wieki o czynie jego przypominał. Nadał mu też ziemię rozległe we władanie, a ród odrowążów rozrastał się coraz potężniejszy i zamożniejszy, wydając z siebie możnych biskupów i świętych po śląskiej i morawskiej rozsianych ziemi. Potomkowie zaś Saularaki w łące prudnickiej osiedli i włości swych z zamku wyniosłego doglądali. Komentarz do legendy. Zamek w łące prudnickiej jest ubogi w legendy i podania, dlatego też poprzestać wypada na opowieści o początkach rodu odrowążów, ostatnich przedwojennych właścicieli warowni. Podanie ma charakter typowej legendy rodowej, wywodzącej szlachecką familię od mitycznego protoplasty. Zgodnie z zasadami tłumaczy ona pochodzenie rodowego nazwiska i herbu. Legenda posiada ahistoryczny charakter. Nie wymienia bowiem z imienia księcia, który nadać miał herb Saulowi Race, wspominając jedynie oględnie o jego pochodzeniu z rodu piasta. Odrowążowie pochodzili prawdopodobnie z Czech, a różne gałęzie rodu osiadły w Małopolsce, na Śląsku i na Morawach. Polscy Odrowążowie, wywodzący się od Prandoty Starego, zrobili znaczącą karierę w pierwszej połowie XIII wieku, kiedy to godność biskupów krakowskich objęli najpierw potężny Iwo Odrowąż, a później Jan Prandota. W tym samym czasie działał święty Jacek Odrowąż, sławny już za życia, który stał się bohaterem licznych podań, a spoczął u krakowskich Dominikanów. Krewną owych świątobliwych mężów była głośna krakowska Norbertanka, błogosławiona Bronisława. Natomiast żyjącemu w tym samym okresie błogosławionemu Czesłowowi Odrowążowi przypisywano cudowne ocelenie Wrocławia przed Tatarami w 1241 roku. Losy polskich Odrowążów ściśle związane były bowiem z Krakowem i Wrocławiem. A obie linie, Małopolska i Śląska, utrzymywały ze sobą ścisłe kontakty, o czym świadczą krakowskie losy świętego Jacka i błogosławionej Bronisławy, wywodzących się, jak i błogosławiony Czesław, z linii śląskiej. Natomiast morawcy odrowążowie, którzy przybrali przydomek holtic, poświadczeni byli od XV wieku jako dziedzice sedlnic. Dlatego też wraz z postępującą germanizacją królestwa Czech i jego bogatych rodów znani byli pod nazwiskiem Sedelnicki odrowa von-Holtitz. Także oni dzielili się na kilka linii. Jako katolicy związali się z dworem habsburgów. W osiemnastym stuleciu Karol Juliusz, karl Juliusz von-Holtitz, posłował w imieniu Leopolda I do Rzeczypospolitej a na początku XIX wieku Józef, Józef był wicegubernatorem Lwowa. Natomiast Jan Karol Sedelnicki Odrowas von Holtitz wstąpił do pruskiej służby państwowej, dorabiając się posady tajnego radcy rządu i, jak wiemy, zakupił łąkę hrabiowską u stóp Gór Opawskich, w symboliczny sposób wiążąc się ze śląską ojczyzną błogosławionego Czesława Odrowąża Ząbkowice Śląskie Ruiny zamku książęcego Ruiny zamku książąt Świdnicko-Jaworskich i Ziębickich z rodu Piastów i Podiebradów stanowią największą atrakcję Ząbkowic Śląskich Ponure mury zamczyska przypominają o czasach dawnej świetności zaświadczają o bogatej polskiej i czeskiej historii śląska emanując o zmroku tajemniczą grozą znakomicie także wpisują się w ponurą opowieść o frankensteinie którą dało światu położone u ich stóp miasto zarys dziejów początki ząbkowic śląskich położonych na przedgórzu sudeckim i swoistym przedpolu gór bardzkich sięgają drugiej połowy XIII stulecia, kiedy to w 1287 roku po raz pierwszy pojawia się w dokumentach miasto Frankenstein. W tym samym okresie piastowscy książęta świdnicko-jaworscy wznieśli również górujący ponad grodem zamek, pełniący w dużej mierze funkcję granicznej strażnicy. W 1322 roku. Miasto weszło w skład księstwa Ziembickiego, a Warownia pod wodzą księcia Bolka II zdołała w 1335 roku odeprzeć atak margrabiego Moraw Karola Luksemburczyka. Zamczysko stawiło też czoła w 1428 roku wojskom Husytów. W tym czasie jednak mało kto już pamiętał piastowskich książąt, albowiem zamek znalazł się w prywatnych rękach. Jego nowy właściciel, Hinko Kruszyna, Chynek Kruszyna z Lichniowic, Lichtenbergu, wyniesiony w 1434 roku na starostwo Ząbkowickie, jakby na przekór niedawnemu triumfowi związał się z husytyzmem, a w końcu zajął się rabunkami, dokonując nawet niszczącego napadu na klasztor w Henrykowie. Wkrótce uległ koalicji śląskich książąt i miast oburzonych świętokradztwem i barbarzyństwem pana na Frankensteinie. Jednak nawet sam książę Ziembicki Wilhelm okazał się typowym dla ówczesnego Śląska awanturnikiem. W 1452 roku panem księstwa Ziembickiego został Jerzy z Podiebradów namiestnik korony św. Wacława, który w 1458 roku sięgnął po tron w Pradze. Nowy król Czech nadał w 1462 roku księstwo ziembickie z Frankensteinem swoim synom Wiktorynowi i Henrykowi, którzy dokonali modernizacji umocnień zamku. Jednak już w 1468 roku jego mury nie oparły się krewkim mieszczanom z Nysy, Świdnicy i Wrocławia, a w toku walk warownia przechodziła kilkanaście razy z rąk do rąk. W 1489 roku uległa z kolei gniewowi zabiegającego o tron czeski Macieja I Korwina. Zniszczenia zakończyły losy średniowiecznego zamczyska. Dzieło odbudowy podjął kolejny z podiebradów książę Karol I, który postanowił uczynić z Frankensteinu główne centrum księstwa ziembickiego. W latach 1524-1530 pod kierunkiem Benedykta Reita Rida ruiny Ząbkowickiego zamku w znacznym stopniu rozebrane. Przekształciły się w świetną renesansową rezydencję na planie kwadratu, zwieńczoną wykwintnymi attykami. Powstała kwadratowa wieża bramna i dwie cylindryczne basteje, a centralnym punktem założenia stał się dziedziniec z imponującymi krużgankami i wewnętrzną wieżą. Prowadzane z rozmachem prace ukończono jednak pośpiesznie kiedy Karol I uzyskał księstwo Oleśnickie i w tamtą stronę skierował swój zapał i fundusze Wspaniały zamek Karola I Pozostał najbardziej reprezentacyjną rezydencją książąt ziembickich, lecz zadłużeni podjebradowie musieli go oddać po śmierci władcy budowniczego w 1536 roku jako zastaw Piastom Legnickim, a następnie Izabeli Jagiellonce. Dopiero w 1559 roku książę Jan odzyskał władzę nad swoim dziedzictwem. Po jego śmierci na zamku rezydowała księżna wdowa, Małgorzata Brunszwicka, ale gdy jej pasierb, książę Karol Krzysztof, doprowadził do wewnętrznych niepokojów i krwawej jatki pomiędzy ziembiczanami a mieszkańcami Frankensteinu, przygnębiona opuściła warownię. Po bezdzietnej śmierci wspomnianego księcia Ziembickiego i Oleśnickiego, Karola Krzysztofa z rodu Podjebradów, jego ziembicko-ząbkowickie władanie wcielone zostało w 1569 roku do czeskiej domeny królewskiej. W podobnym czasie warownia trafiła w ręce starosty Fabiana von Reichenbach. Prawdopodobnie pod jego rządami dokonano połączenia zamku z miastem i rozbudowy jego umocnień. W 1632 roku do bram Frankensteinu dotarła wojna trzydziestoletnia, kiedy to na gród natarły wojska cesarskie. Warowne mury zamku stawiły im opór, ale ostatecznie habsburgowie wzięli twierdzę głodem. W ciągu kolejnych kilkunastu lat. Zamek nieszczęśliwie pozostał w spektrum zainteresowania europejskich potęg, a armie szwedzkie i cesarskie szturmowały go naprzemiennie. W końcu habsburscy żołnierze wysadzili w 1646 roku w powietrze basteje, zabudowania mieszkalne i gospodarcze. Zniszczony zamek odetchnął po podpisaniu pokoju westfalskiego w 1648 roku a już w latach pięćdziesiątych XVII wieku został częściowo odbudowany i przeznaczony na siedzibę starosty. Tym bardziej, że w 1654 roku przywrócono księstwo ziembickie pod władzą Auerspergów. Na niewiele się to zdało. Mimo krótkotrwałego ożywienia rychło warownia znów niszczała, a zabiegi restauracyjne z początku XVIII stulecia wielbiciela pradawnych murów księcia Henryka Józefa Jana Aersperga nie powiodły się wobec niewystarczających funduszy. Do 1728 roku zamczysko mieściło jeszcze kancelarię starosty ziemskiego, po czym zostało definitywnie opuszczone, co przyczyniło się do przyspieszenia tempa obracania się budowli w ruinę. Reszty w 1784 roku dokonał pożar. Natomiast pół wieku po zajęciu Śląska przez Prusy, Karol Józef Auersberg sprzedał w 1791 roku ostatecznie księstwo ziembickie królowi Fryderykowi Wilhelmowi II. W latach 1819-1829 wokół zamku utworzono nastrojowy park niwelując dawne fosy i zewnętrzne umocnienia. Kolejnymi właścicielami zamku byli przedstawiciele rodu von deim. Hrabina Anna von deim. Zgodziła się na zorganizowanie na dziedzińcu niszczącej warowni ćwiczeń strażackich i gimnastycznych zaś w samym zamczysku umieściła magazyn nafty. W 1929 roku hrabia Hubert von Deim zezwolił z kolei na otwarcie w wieży muzeum regionalnego. Na terenie ruin funkcjonowało też schronisko młodzieżowe i teatr po nastaniu w 1945 roku polskiej władzy wywłaszczono dotychczasowych dziedziców zamczyska. Frankenstein przemianowano na Ząbkowice Śląskie, a muzealne zbiory znikły z zamkowej wieży. W okresie 1958-1961 zabezpieczono w końcu ruiny książęcej warowni, zaś w latach 90. XX wieku. Dokonano konserwacji i restauracji budowli. Legendy o złym kasztelanie Kunegundzie i Wincentym Na zamku, w sławnym mieście, Frankenstein, żył dumny i przewrotny kasztelan oraz jego córka, imię Kunegundy nosząca. Była to dziewoja urody niezwykłej, a widok jej nikogo obojętnym nie zostawiał. U jednych szacunek, aniołom należny wzbudzając, u innych żądze dzikie i gorące. Radował się kasztelan z tak wspaniałej latorośli i prędko za mąż wydać ją pragnął. A że serce zepsute w swojej nosił piersi, przeto nie o szczęściu córki myślał. Jeno o kandydacie, który jego samego splendorem otoczy i rodowi świetne zapewni koligację. Nie brakowało amantów dobrze urodzonych i zamożnych, do których śmiały się oczy kasztelana, o powabku Kunegundy w konkury stających i krasy jej spragnionych. A tali kasztelanka zaloty ich odrzucała obojętnością karmiąc. Albowiem serce jej. Do prostego pasterza Wincentego należało, który jako jedyny rozgrzać je potrafił. Dwoje młodych, ciemnością nocy chronionych, spotykało się w tajemnicy przy bladej poświacie księżyca, dłonie swoje wzajemnie ogrzewając i przysięgi uroczyste czyniąc. Nie znał pan na Frankensteinie sekretu córki. Lecz kiedy ta kolejnych zalotników precz odsyłała, gniew go rozpalał okrutny. Pewnej nocy jasnej, choć kunegunda i wincenty wszelką zachowywali ostrożność, ujrzał ich pan zepsuty i z wściekłości zawył. Oto bowiem powab córki który bogactwo i pomyślność miał mu zapewnić, w ręce pastucha prostego miał się dostać. W jednej chwili krzyknął Pan i kochanków przeklął. A że potężnymi są ojcowskie i matczyne przekleństwa, choćby rodzice bez czci i wiary byli. W tej oto godzinie Kunegunda i Wincenty w drzewa się zamienili. Nie wiadomo, co się stało ze złym kasztelanem, choć dobry Bóg zapewne karę straszliwą mu przeznaczył, lecz piękna dziedziczka i ubogi pasterz wciąż tkwią pod drzew postacią w Ząbkowickim parku. Opiekielnym łowcy i morowym powietrzu. Bogatym grodem był Frankenstein, który choć od piastowskiego dziedzictwa i polskiej oderwanej ziemi godną opiekę królów czeskich i cesarzy otrzymał. Bogacił się gród zacny, kupieckim wrzał życiem, a mieszczanie w zamożności wzrastali w owym mieście, którego bezpieczeństwa strzegł zamek warowny i świetny. Weseli przeto i upojeni powodzeniem mieszkańcy wielbili Boga i dzięki mu składali za swą pomyślność i szczęście. Nie w smak były hymny nabożne, modły żarliwe i pokój serc piekielnemu łowcy, który siłą był przewrotną i złowrogą z samych czeluści na ziemię posłaną. On to zawładnął sercami i umysłami miejskich grabarzy, aby na gród spokojny straszliwy los zesłać. Oto owładnięci mocą jego grabarze proszek trujący po nocach ciemnych wytwarzali, zagładę wszelkiemu niosący stworzeniu. Nad ranem klamki, kołatki i progi domostw nim smarując. A gdy. Pewnym zimowym porankiem obudził się gród do życia. Pierwsze trupy nieszczęśników na ulicach jego odnaleziono wrzodami plugawymi pokryte. Zadrżeli mieszczanie na ten widok straszliwy, a od zwłok powietrze morowe dalej się niosło. Padały jako muchy kolejno ofiary, albowiem zaraza z każdym dniem żniwo obfitsze zbierała. Trwoga wielka lud ogarnęła, jadowite zaś wyziewy napełniły ulicę u stóp zamku, który przed takim wrogiem grodu obronić nie zdołał. Grabarze tymczasem wciąż więcej proszku śmiertelnego z potrzebtu piekielnego łowcy tworzyli, by dzieło swe dokończyć. Co dzień nowe trupy poranek ogłaszały, a kiedy mrozy ustąpiły i wiosenne ciepło nastało, powietrze morowe do reszty królowanie swe na Frankensteinie utwierdziło. Pośród wyziewów ohydnych ulice napełniały się trupami, podróżni zaś gród omijali, z trwogą imię Frankensteinu szepcząc. Nie pomogły modły ni posty. Nie pomogły zioła ni medykamenty, albowiem trupi odór niósł się po mieście i coraz więcej istnień pochłaniał. Królował przeto piekielny łowca nad grodem uciemiężonym, grabarze zaś coraz większych bezeceństw się dopuszczali, najstraszliwszym potrzeptom instynktom zadość czyniąc niby niewolnicy złego. Umierających rabowali bez litości. A w obliczu trwogi powszechnej, gdy karność wszelka z Frankensteinu odleciała na skrzydłach śmierci, coraz śmielej sobie poczynali. Oto sprzęty święte z przybytków bożych wynosili. Z ciał matek brzemiennych płody wyrywali i serca dziatek małych pożerali, a w świątyniach opustoszałych ciała dziewic plugawili mocą piekielnym posłuszni. Nikt wszelako o tych orgiach ohydnych nie wiedział, albowiem każdy schronienia jeno poszukiwał i bliskich swych opłakiwał samemu godziny ostatnie licząc. Nie umiał też rady odnaleźć starosta, który przygnębiony na zamku przed morem się chronił. Lecz nieostrożność w końcu zgubę na grabarzy sprowadziła. Choć każdy z mieszczan o końcu życia swego jeno myślał. Przecie praktyki podejrzane uwadze nielicznych nie uszły i wraz z zarazą domysły po udręczonym Frankensteinie krążyć poczęły. Dotarły one do starosty i rajców. Przeto męża uczonego ze świdnicy do miasta przez piekielnego łowca opanowanego sprowadzono. Zaraz też do sądzenia podejrzanych przystąpiono. A kiedy grabarze w ręce sprawiedliwości trafili, zeznania z nich wydobyto i winę orzeczono. Niegodziwców wydano na kaźni okrutną, żywcem pieczono, rozrywano i członki im wyrywano. Kiedy zaś tak srogą otrzymali karę, morowe powietrze ustało. Gród zaś od piekielnego łowcy był wolnym. Miasto od zaraz ocalone do życia wracać poczęło, martwych zaś grzebano, Bogu dzięki zanosząc i pomyślność odzyskując. Pozostało jednak wspomnienie trwożliwe o rządach piekielnego łowcy, które myśli niespokojne o ułomności ludzkiej natury przywoływało. Pokój wszelako powszechny gród nawiedził, a wyniosłe mury zamkowe jako władzy królewskiej ostoja przypominały, że każda zbrodnia prędzej czy później ukaraną zostanie. Komentarz do legend Opowieść o zakochanej w prostym chłopie, lub więzionym na zamku jeńcu, dziedziczce i okrutnym ojcu, należy do kanonu folkloru ustnego Europy i nie tylko, choć występuje w wielu wariantach. Często zły kasztelan zabija wybranka córki. Ta zaś popełnia samobójstwo, po czym odwiedza zamek jako nieszczęśliwa zjawa, jak to miało miejsce w Odrzykoniu. Zobacz legendy zamków karpackich. Zdarzają się jednak i bardziej szczęśliwe zakończenia. Bogumile z jurajskiego zamku Smoleń udało się bowiem uciec z tatarskim jeńcem Selimem z ojcowskiej warowni. Tam jednak pan Pilecki okazał się zupełnie innym typem postaci niż kasztelanowie z Ząbkowic Śląskich i Odrzykonia. Rozumiał miłość młodych i zaniechał pościgu. W podobnej sytuacji znacznie większym okrucieństwem wykazał się Glaubitz z Zamku Szczerba, porównaj Gniewoszów. Drugie przytoczone podanie – Pośrednio tylko związane z Zamkiem Książęcym, stanowi przerobioną przez ludowe wyobrażenia narrację, opartą na autentycznych wydarzeniach, które zapewniły Ząbkowicom Śląskim złą sławę i otoczyły grozą imię Grodu Frankenstein, przyczyniając się jednak z czasem do owocnego wykorzystania jego złowrogiej marki. 17 stycznia 1606 roku. Nawiedziła ząbkowice śląskie Dżuma, przez przeszło pół roku zbierając obfite żniwo. Szacuje się, że świetny dotąd gród stracił w owym czasie prawie dwa tysiące mieszkańców. Jak zwykle w podobnej sytuacji, pojawiły się pogłoski o domniemanych winnych zarazy. W atmosferze paniki podejrzenie padło na miejskich grabarzy i ich rzekomych wspólników, tym bardziej, że donos na nich. Złożył grabarski parobek. We wrześniu i październiku, pod zarzutem świadomego sprowadzania moru, aresztowano grabarzy: Wacława Förstera, Jerzego Frejnigera i Kacpra Schleinigera oraz byłego więźnia Weibera, żebraka kacpra szedca z żoną Małgorzatą, małżonkę Schleinigera-Magdalenę Urszulę i jej córkę Zuzannę Mas. Specjalna komisja, na której czele stanął Jan Szweps ze Świdnicy, odnalazła podobno w domach oskarżonych trujący proszek sporządzany z ludzkich zwłok. Na torturach oskarżeni przyznali się do świadomego rozprzestrzeniania moru, grabieży trupów, kradzieży wyposażenia kościołów, a nawet zjadania na surowo serc dzieci. Wyrywania ciężarnym płodów z brzucha i świętokradczych gwałtów w niepilnowanych świątyniach. Skazanych stracono w okrutny sposób, kastrując ich, odrywając kciuki, wyrywając ręce, rozrywając na strzępy i gotując żywcem. Dżuma jednak ustąpiła z miasta dopiero po kolejnych kilku miesiącach. Mroczne wydarzenia z ząbkowic śląskich, i pochodzące z zeznań, rewelacje długo rozpalały wyobraźnie, domagając się jakiegoś wyjaśnienia owych przerażających sensacji. Odpowiadając na tę potrzebę, ewangelicki proboszcz Samuel Heinitz wygłosił serię kazań, na bazie których trzy lata później Wydał w Lipsku historię prawdziwą o kilku wykrytych i zniszczonych trucicielskich dziełach diabelskiego łowcy w czasie zarazy roku 1606 w mieście Frankenstein na Śląsku. W niej to pojawił się tytułowy diabelski łowca Teufis Jäger, uosabiający zło opanowujące ludzkie umysły który miał być przyczyną owych makabrycznych wydarzeń. Kreacja ta zdobyła sobie pewną popularność, a z nią czy bez niej Frankenstein otoczył się wyjątkowo złą sławą, dobrze znaną w Europie. Na tym jednak historia się nie skończyła. Jej dalsze rozdziały dopisały deszczowe noce w villa Diodati pod Genewą. Gdzie Jerzy, George, Byron, Mateusz, Matthew Lewis, Jan, John Polidori, Percy Shelley i Maria Mary, Wollstonecraft, Godwin raczyli się w 1816 roku wypoczynkiem, rozważaniami z pogranicza nauki i snuciem opowieści o duchach i upiorach. Poza samym nastrojem mrocznych wieczorów nie bez znaczenia pozostawały wieści o eksperymentach Erasmusa Darwina, pragnącego ożywiać ludzkie zwłoki, jak również wizyta przed dwoma laty Marii i Persiego w zamku Frankenstein nad Renem, gdzie w XVII wieku alchemik Konrad Dippel próbował przywracać życie zmarłym. Być może dotarła do nich i ponura sława śląskiego Frankensteinu. Dość powiedzieć, że nad jeziorem genewskim Godwin przyśnił się odrażający, żywy trup. W czasie snucia, w owym towarzystwie różnych opowieści niesamowitych, Maria śmiało wykorzystała motyw sennej wizji, a za namową Persiego przystąpiła do pisania powieści o Wiktorze Frankensteinie. Wydane już pod nazwiskiem Mary Shelley dzieło Frankenstein, czyli Nowoczesny Prometeusz, jak wiele innych klasycznych powieści grozy, posiadało moralno-dydaktyczne przesłanie, a tragiczne losy naukowca, tworzącego w swoim pojęciu dla dobra ludzkości ohydnego potwora z ludzkich zwłok, stanowić miały przestrogę dla samozwańczych dobroczyńców rodzaju ludzkiego. Frankenstein zrobił zawrotną karierę, choć odbierany był raczej jako mrożąca krew w żyłach powieść grozy niż moralizatorska parabola, a nazwiskiem szalonego naukowca zaczęto z czasem określać stworzonego przez niego potwora. Ta sugestywnie nakreślona postać stała się z czasem ważnym motywem kulturowym, wszechobecnym choćby w kinematografii. Mało kto jednak pamięta, że swoje istnienie zawdzięcza nie tylko willi Diodati, ale też tajemniczemu zamkowi nad Renem, a pośrednio może i Ząbkowicom Śląskim, po których grasować miał piekielny łowca. Trzebieszowice. Zamek na skalę. Zamek w Trzebieszowicach, tradycyjnie zwany zamkiem na skalę, Należy do najpiękniejszych zabytków gór złotych. Choć nie zachowały się wykwintne wnętrza i wspaniała kompozycja ogrodowa, jakimi słynęła twierdza w XIX stuleciu, kiedy gościł koronowane głowy, do dziś urzeka swoją przemyślaną bryłą i niezwykłym urokiem. Zarys dziejów. Niemiecka nazwa Trzebieszowic-Kunzendorf posiadała zapewne charakter odimienny. Kunz to jedno ze zdrobnień imienia Konrad, co jest tym bardziej prawdopodobne, że miejscowość od początku stanowiła własność prywatną. Po raz pierwszy wspomina ją dokument z 1269 roku, w którym pojawia się Czunkonswilla. Najpewniej w XIV wieku w części osady zwanej Kamiennym Dworem, po niemiecku Steinhoff, powstał Zamek Rycerski ponad zakolem białej londeckiej od początku zwany zamkiem na skale była to kamienno-drewniana budowla należąca bodaj od momentu swego powstania do rodu reichenbachów w XV wieku została rozbudowana i z tego okresu pochodzą jej najstarsze zachowane partie od 1550 roku trwała przebudowa średniowiecznego zamczyska na renesansową rezydencję, którą Reichenbachowie ukończyli w 1613 roku, kiedy to powstał wewnętrzny dziedziniec. Ostatnie prace trwały do 1625 roku. Rud Reichenbach von der Biele nie cieszył się długo swoim zamkiem pałacem. W XVII stuleciu kilkakrotnie zmieniał on właścicieli. W końcu od Jana Kacpra, Johanna Kaspara, Stredele von Montani warownie kupił cesarski generał irlandzko-walijskiego pochodzenia Jerzy Oliver, George Oliver von Wallis. Wallisowie dokonali pod koniec XVII wieku przebudowy renesansowej rezydencji na barokową siedzibę. Przed 1720 rokiem założono również wspaniały ogród zamkowy. W 1765 roku w lądku zdroju gościł na kuracji król Prus Fryderyk II Wielki, a Stefan Oliver. Stephen Oliver von Wallis, poproszony został urzędową drogą o wypożyczenie uzdrowisku na potrzeby monarchy kanapy, stołów, krzeseł, firanek i innych sprzętów. Strzebieszowickiej rezydencji. W 1783 roku von Wallis sprzedał swoje posiadłości Ludwikowi von Schlabrendorfowi. 30 lat później... Hohenzollernowie odwiedzili sam Kunzendorf Anderbiale, gdy w 1813 roku Fryderyk Wilhelm III w towarzystwie Cesarza rosyjskiego Aleksandra I obchodził na zamku swoje urodziny. W 1820 roku w Trzebieszowickim majątku gościł także królewski syn Wilhelm von Hohenzollern. W owym czasie barokowa rezydencja w Kunzendorf Anderbiale Należała już do hrabiego von Frankenberga. Dzięki staraniom właściciela słynęła szeroko z olśniewającego parku zamkowego. Ozdabiały go wspaniałe cyprysiki japońskie, jesiony, klony, lipy, modrzewie, sosny i świerki. Unikatem była jedyna na ziemi kłodzkiej sosna czarna smołowa i wypuszczający korzenie do czterech metrów nad ziemią cyprysik błotny amerykański. Zachwyt wzbudzał również urokliwy wodospad. W1840 roku Trzebieszewicki zamek kupiła znana z działalności dobroczynnej wdowa landgrafini Wilhelmina Charlotta von Fürstenberg na z domu Szlabrendorf. Po niej majątek dziedziczyła Teresa Terezja von Harbuwal-Samare, również z rodu Szlabrendorfów. Od 1898 roku właścicielem zamku na Skale był jej syn, Pius von harbuwal samare W latach 1902-1905 dokonano kolejnej przebudowy, która nie ingerowała w zasadniczy kształt budowli, ale nadała jej neobarokowe i secesyjne wnętrza i akcenty. Wewnętrzny dziedziniec nakryto szklanym dachem. Utworzono też fontannę i ogród zimowy z tropikalnymi roślinami. Przebudowę po śmierci Piusa w 1903 roku kontynuowała wdowa po nim Wanda. W czasie I wojny światowej zamek w Kunzendorf-Anderbiale odziedziczył Stanisław Stanislaus von Harbuwal. W 1945 roku. W pałacu pojawili się żołnierze radzieccy, którzy dokonali grabieży i dewastacji wspaniałych wnętrz i wyposażenia. Nowa polska władza przemianowała Kunzendorf-Anderbiale na Łacko, a później Trzebieszowice. Zniszczono zamkową kaplicę, a w zdewastowanych pałacowych komnatach ulokowano szpital psychiatryczny. W 2004 roku Zamek na Skale przejęła prywatna spółka, która po gruntownym remoncie warowni urządziła w niej ekskluzywny hotel. Dziś pałac odzyskał swój blask, a choć zamkowy ogród daleki jest od swej XIX-wiecznej świetności, wciąż rosną w nim unikalne gatunki drzew. Legenda O pięknej Nei w odległych krainach żyła niegdyś piękna dziewoja imieniem Neja. Roziskrzony jej wzrok zniewalał każdego, a opadające na plecy włosy, piersi jędrne i kibić smukła, rządza rozpalały. Zapałał afektem do Nei pewien władca potężny, który parał się czarną magią. Wzgardziła wszelako piękna dziewczyna zalotnikiem, który dla swej potęgi i bogactw mniemał, iż każde zdoła zdobyć serce. Odrzucony i wściekły niczym ranny wilk, wezwał na pomoc moce piekielne, a na dziewoję, której posiąść nie zdołał, straszliwą rzucił klątwę. Od tej pory każdy, kto pokochał z wzajemnością piękną neję, prędko zejść miał z tego świata. Błąkała się niewiasta nieszczęśliwa po różnych krainach, a toli uroku złego zwyciężyć nie mogła. Trafiła w końcu i w góry złote, gdzie dobry pan na Trzebieszewicach przygarnął nieszczęsne dziewczę. Tak oto Neja panią zamku na skale się stała, albowiem gospodarz szlachetny prawdziwą dziedziczkę z wygnanki uczynił. W murach warowni wspaniałej, wdzięczne dziewczę i pan dobry, uczuciem żarliwym do siebie zapałali, a szczęśliwa Neja ciało swe piękne ukochanemu oddała, dzieląc z nim chwile szczęśliwe i upojne. Lecz los okrutny o klątwie straszliwej zapomnieć nie pozwolił. Oto pewnego poranka, gdy świt ledwie mroki nocy rozproszył, Powiesił się dziedzic na wniosłym świerku, park zamkowy ozdabiającym. Rozpacz serce dziewczyny przepełniła, albowiem nie dość, że dobroczyńcę i ukochanego swego utraciła, to śmiercią jego sumienie swe obciążała. Wiele lat przeto w żołobie chodziła, miłości się wyrzekając przez wzgląd na pamięć zmarłego i klątwę, która za jej przyczyną na każdego zakochanego padała. Minęły lata, lecz Nea wciąż zachwycającą była niewiastą, a serce jej nadal miłości się domagało, którą nasycić się dotąd nie mogło. I choć wzbraniała się przed uczuciem, choć za przeklętą się miała, przecie ciało pieszczot spragnione rozkazów nie słucha, ni serce zranione i tęskne. Odnalazło się w nim miejsce dla nowego kochanka z którym po latach rozpaczy szczęścia zaznać mogła. Znów zamek na skale w rozkoszne ustronie miłości namiętnej się obrócił. Znów radość i nadzieja w nim zagościły. Lecz fatum nieubłagane sprawiło, że rychło na tym samym świerku ciało kolejnego kochanka Neja odnalazła. Wypłakiwała niewiasta oczy. Ukochanych żałowała, los swój przeklinała, a Toli po latach kilku znów miłość szczerą i ognistą w ramionach nowego odnalazła. I tym razem nie trwało długo szczęście na Trzebieszewickim zamku, a Świerk znów w szubienice się obrócił. Nie wiadomo, co stało się z piękną, a nieszczęśliwą Neją. Jedni mówili, że zmarła ze zgryzoty albo... Pomieszania zmysłów dostała. Inni utrzymywali, iż w świat ruszyła, przekleństwo swoje daleko zabierając. W ogrodzie zamkowym ostał się wszelako sierg posępny, którego gałęzie w kształt szubienicy już ułożyć się zdołały. Komentarz do legendy. U źródeł ponurego podania o pięknej nej leży niezwykły kształt jednego ze świerków w słynnym niegdyś Trzebieszewickim Ogrodzie Zamkowym. Zasadzony w XIX stuleciu rósł początkowo najnormalniej w świecie, gdy niespodziewanie jego konary zaczęły się wyginać i wystrzeliły ku górze, przybierając formę kojarzącą się z szubienicą. Tak powstała smętna opowieść o drzewie służącym za narzędzie okrutnej klątwy. Pod koniec XIX wieku legenda była już dość popularna. Dlatego też w czasie przebudowy z lat 1902-1905 ozdobiono zamek od strony wjazdowej sugestywną płaskorzeźbą wyobrażającą nieszczęsną neję. Secesyjny wizerunek podpisany neja zachował się do dziś. Nie przetrwało natomiast niezwykłe drzewo, które poruszało wyobraźnię dawnych mieszkańców zamku i okolicznej ludności. Legenda o nieszczęśliwej kobiecie oparła się jednak niepamięci. Skoro wykupu zamku z rąk Skarbu Państwa pod obiekt hotelowy dokonała w 2004 roku spółka Neja. Międzylesie. Zamek Cirnhausów Stojące na pograniczu masywu śnieżnika, nazywanego niegdyś bardziej plastycznie górami śnieżnymi i Górby Strzyckich, mury zamku w Międzylesiu, skrywają w swych kształtach wspomnienia sięgające średniowiecza, choć dziś obleczone są renesansowo-barokową szatą. I mimo, że pradawna, pełna elegancji, warownia nie należy do najważniejszych atrakcji regionu, to wspaniale dopełnia jego piękna, tym bardziej, że wciąż imponuje monumentalną bryłą. Zarys Dziejów W rejonie przełęczy międzyleskiej najpóźniej w X–XI stuleciu powstała osada, która dała początek Międzylesiu. Być może już wówczas wzniesiono w miejscowości prosty zamek strażnice na strategicznym szlaku z ziemi kłockiej do Czech. Międzylesie stało się w 1264 roku siedzibą rozległych dóbr. Mniej więcej wtedy otrzymało prawa miejskie, które połączyły pierwotną osadę z założoną tam nową kolonią w jeden organizm. W 1294 roku król Czech Wacław II przekazał dobra Międzyleskie cystersom z Kamieńca Ząbkowickiego. Około 1315 roku, zakupił je od zakonników potomek miśnieńskiego rodu Otto von Glaubitz Głębosz. W XIV wieku Glaubicowie wznieśli w miejsce pierwotnej warowni gotycki zamek. Miasto i obronna rezydencja nie oparły się jednak w 1428 roku niszczącemu najazdowi husytów. Zdobywcy spalili gród i zamek, po którym ostać się miały jedynie resztki murów i samotna czarna wieża. Reszty dopełniła zaraza z 1430 roku, a gwałtownie zmiecionych z areny dziejów Glaubiców zastąpiło w roli właścicieli dóbr kilku czeskich szlachciców, a potem królewski ród podjebradów. Lepsze czasy nadeszły. Kiedy dobra międzyleskie najpierw wydzierżawił, a w 1551 roku wykupił ród Czirnhausów. Nowi właściciele wystarali się w 1581 roku o odnowienie praw miejskich Mittelwalde, międzylesie, a w latach 1570-1590. Na terenie pozostałości gotyckiego zamczysta Glaubiców wznieśli nowy zamek renesansowy, adaptując ocalałe resztki jego poprzednika. Budowla otrzymała cztery skrzydła z wewnętrznym dziedzińcem, ale wcześniejsze, burzliwe dzieje zamczyska nie pozwoliły nadać jej regularnego kształtu. Dobra rodowe powiększył Dawid Henryk, Dawid Heinrich Chirnhaus, który około 1614 roku rozpoczął również budowę Międzyleskiej rezydencji. W czasie antyhabsburskiej rebelii wsparł nowego króla Czech, Fryderyka I Zimowego i w 1620 roku został starostą hrabstwa Kłodzkiego. Rychły powrót do władzy Ferdynanda II ściągnął na niego niełaskę. -Churnhouse utracił w 1622 roku wszystkie godności i majątki. W latach 1632-1634 międzyleską warownię plądrowały wojska cesarskie, a w 1634 roku miasto nawiedziła zaraza. Dawid Henryk odzyskał swoje dobra drogą wykupu w 1638 roku. Gdy na tronie w Pradze zasiadł Ferdynand III. Ale w 1642 roku zmarł bezpotomnie, a dobra międzyleskie odziedziczyły jego siostry. Kolejne lata wojny trzydziestoletniej przyniosły poważne uszkodzenia zamku przez Szwedów w 1643 i 1645 roku. W 1653 roku Siostry ostatniego z Czirnhausów sprzedały dobra międzyleskie, rostockie i wilkanowskie Michałowi Wacławowi, Michaelowi Węclowi von Althan. I tym razem zmiana właściciela dała impuls do prac nad zapuszczonym obiektem. W 1684 roku Althanowie rozpoczęli przebudowę renesansowego zamczyska w okazałą, barokową rezydencję. Nad dziełem czuwał włoski mistrz Jakub Jakobo Karowe. Dwa lata później Mittelwalde nawiedził jednak katastrofalny pożar, który uszkodził także przebudowywany zamek.